Zachęcony wyprawą po południowo-wschodniej części Polski, postanowiłem wybrać się na północno-wschodnią jej część. Ale tam, gdzie jeszcze nie byłem. Punktem startowym stała się miejscowość Gołda. Wybrałem się przez Szczytno. Po ponad 4 godzinach i pokonaniu około 240 km dotarłem na miejsce, czyli do Szczytna. Chciałem tam zjeść dobrą pizzę. Jadłem tam wielokrotnie i nadal pizza mi tam smakuje. Po wypiciu kawy ruszyłem dalej. Miałem do przejechania jeszcze około 150 km, jadąc przez Mrągowo i Giżycko. Do Gołdapi na kemping przy środku wypoczynkowym Słoneczny Zakątek leżącym nad jeziorem Gołdap dotarłem wieczorem. Było już ciemno, więc od razu poszedłem spać. Obudziwszy się rano, rozpocząłem zwiedzanie i filmowanie. Prócz mnie, osób w kamperze i przyczepie kempingowej nie było innych gości. Ośrodek o tej porze jest zamknięty, więc wiele nie zobaczyłem. Poranek był rześki. Było około 7 stopni na termometrze w samochodzie. Dlatego postanowiłem się wykąpać. I tak też zrobiłem. Witam Was o poranku nad jeziorem Gołdap w Gołdapi. Woda cholernie zimna, ale jakoś dało się wykąpać. Jesteśmy nad jeziorem oczywiście. No to tyle. Jak widać, już się ubrałem. Jest cieplutko. Jadąc wieczorem na kemping, widziałem starą wieżę ciśnień zamienioną na muzeum i restaurację. Będąc wcześniej w Giżycku, też na podobną wieżę ciśnień wchodziłem. Był z niej ładny widok, więc pomyślałem, że to może być podobnie. Wybrałem marsz do góry schodami zamiast jechać windą. Po drodze na każdym piętrze oglądałem różne eksponaty. Na szczycie znajduje się kawiarnia. Ponad nią jest oszklony taras ze stolikami, gdzie można spożyć posiłek, delektując się widokiem. Czekała mnie też niespodzianka. Okazało się, że można wejść jeszcze wyżej. Na sam szczyt wieży. Prowadziły tam metalowe, ostro wspinające się ku górze schody. Wspinania tam nie polecam mającym lęk wysokości. Widok za to ze szczytu był wspaniały.
zorientowałem się, że niedaleko są tężnie. Licząc na ładne widoki, udałem się, aby je zobaczyć. Parking mimo wczesnej godziny już był częściowo zapełniony. Zaraz przy parkingu był zadbany plac zabaw dla dzieci. Zamiast opowiadać, co robiłem, pokażę to na filmie. Sami ocencie, czy Wam się to miejsce podoba. Już ciągnęło mnie w dalszą podróż, więc z tężni pojechałem prosto do centrum miasta. Jest tam park, który wywarł na mnie dobre wrażenie. Ogólnie miasto i atmosfera panująca w nim wywarły na mnie dobre wrażenie i muszę tam kiedyś wrócić na dalszą eksplorację. Było już grubo po 14, gdy wyjechałem z miasta i pojechałem dalej. Co się wydarzyło dalej, zobaczycie w następnych częściach.